Dawid, to będzie najgrubszy film na moim kanale. No hej, witajcie z strony Axona, a w dzisiejszym filmie zrobimy coś naprawdę niesamowitego. Jesteście gotowi? Popatrzcie tylko na to. Dawid, widzisz to? Widzę. Wow, to jest naprawdę przepotężny, ja się jaram mega. Mordyn, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie dom ekipy z 5000. Jesteście na to gotowi? My tak. Podajmy wyzwania? Dobra. Popatrzcie tylko na to, jak to wygląda. Zaraz sobie to posprzątamy. Mamy tu, no, prawie dokładnie 5000 zapałek. I planujemy zrobić właśnie dom ekipy, taki mini dom ekipy z zapałek. Oni zrobili po prostu z kartonu, ale to wiadomo, my nie będziemy tacy słabi, tylko na większą skalę sobie polecimy. Pokażemy wam, jak taki domek można zrobić i później go prawdopodobnie spalimy. Dobra, ale zanim zaczniemy, to już teraz proszę was o zasubskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco. Tutaj macie na bluzie Dawida, właśnie przyjdźcie z subskrypcji, kliknijcie właśnie taki sam na dole, żeby zmienił się na kolor szary, wtedy już na pewno będziecie na bieżąco. Możecie również zostawić łapeczkę w górę, żebym wiedział, czy takie filmy wam się podobają. No i co? Dużo na takie projekty wydaje Hajsiwa, więc jeśli chcecie więcej takich grubych, można powiedzieć, kooperacji, to musicie zostawić, ile łapek w górę, Dawid? 180 łapek w górę, cóż za niesamowity próg, więc kliknijcie tam przycisk łapki w górę, żebyście byli na bieżąco, bo co? Może jak tym razem dom ekipy budujemy, 180 łapek w górę, dom X? Dom X może być. Dom X z zapałek, czy może z jakichś innych materiałów? Dostawcie 180 łapek w górę i budujemy dom X z gum do rzucia. My już tam w mordeczku nie będziemy przedłużać, widzicie nas dwóch kamer tutaj. My będziemy wam od czasu do czasu puszczać właśnie te relacje i nawet takie update'y, może powiedzieć, że co robimy. Bo pierwsze co sobie zrobimy, to tak właśnie wujek Łuki kiedyś z właśnie całą takiego antypranka na Frizie i Barce, jak przyjechali do domu. No lotnictwo właśnie im wyliczyli taki mini dom ekipy. Wiedzieliśmy, że będziecie zmęczeni, no, dlatego spodobaliśmy wam dom ekipy tutaj. Co? Z kartonu, a my wiadomo, że idziemy lewym wyżej i zrobimy taki dom z zapałek. Jak nam się uda, to wiecie, pojedziemy do ekipy i im na ogrodzie spalimy, wiadomo. Zrobimy sobie najpierw taką makietę właśnie z kartonu, taką prowizoryczną, a później będziemy po prostu na gorącym kleju. Sami zobaczycie, mamy tutaj dwa pistolety, mamy masę kleju na gorąco, mamy po prostu tych sztyftów. Zapewne nam wystarczy, mamy również masę zapałek, 5000 około z tego co mi się wydaje, więc myślę, że dom ekipy nam się uda. Wiadomo, dzisiaj go nie skończymy, będzie to w kilku, można powiedzieć, dniach robione, ale dzisiaj główną tą makietę chcemy zrobić. Zobaczcie, mordę, mamy tutaj, właśnie zrobiliśmy zdjęcie właśnie naszego domu ekipy. Nie zarobię się na tym, co robił wujek na filmie Freeza. Więc z tym nożykiem będziemy sobie tylko odcinali tą siarkę, bo wiadomo, ściany nie będziemy robić do końca tak, tylko mamy tu, jak pokazane na makiecie. Tą ścianę, bo chyba zaczniemy sobie najpierw od tej głównej fasady, można powiedzieć, domu. Zrobimy zapałek też, robimy. Nie wiem, jak będziemy mieli czas, to będziemy dekorować, też sobie możemy jakieś autko podłożyć. Tak będziemy głównie robili właśnie nasz torc. Dwuspadowy? Czy taki półokrągły jest tu? Będziemy robić półokrągły, taki jak jest właśnie w ekipie. Dobra, mamy tutaj pudełeczko od pizzy, wiadomo. To się ma pudełeczko od pizzy. Utknij najpierw, żeby był kwadrat z tego. Jakieś wymiary będzie nam tu przydały też. Słuchaj. Może być jakieś wymiary, nie? 16. 16. 32 chyba. 6×6 to jest najgorsze. 16 się skończyło, matematyka. Odtąd dotąd jest 37. Dotąd 37 jest. No to 40 by było. 40 by było git, myślę. Ta ściana jest najwyższa, 40. Tam zróbmy na 35. 35. Mamy już w sumie wymiary, możemy to ciąć. Nie wystarczy zapałek. Mówię właśnie. To możemy dokupić. Na ścianę może starczy, ale na pewno na dach mi nie starczy. Na pewno. Na dach mi będzie. Znaczy to będzie dookoła, nie? No. Zmienimy troszkę koncerty, ponieważ nie będziemy tak się nagrywać, to by było bez sensu. No i po sobie poukładamy właśnie zapałki nasze. To potem je sobie po prostu klejem na gorąco. I będziemy po prostu warstwę odrywać, położymy na przykład na bok i robimy kolejną ścianę i później, no właśnie najgorzej będą te boki łączyć. To nic, skleimy pod kątem prostym i albo damy właśnie jakiś karton, że albo damy klej wzmocnienie. My sobie zaraz te zapałki poukładamy, tak? Wy będziecie to widzieli na tym timelapsie, no i zaraz się widzimy, jak to będziemy kleić. Byś widział tą kasierkę?
Poproszę 10 zapałek. To się 10 pudełek. Tych, 10 tak. pudełek. Ona mi chyba 10 pudełek wyciąga. 10 pudełek, a nie 10 opakować. Tak. Tak byłem sobie właśnie, jak byłem z Żabcy i to kupowałem, więc możecie po prostu taką relację zobaczyć, jak kupowałem sobie właśnie te zapałki. I zapałki. 10 sztuk takich. Ale 10 takiego opakowania się pojawiło. Bo po ile jedna taka paczka? 4 złote. Poda. Dziękuję. Potem mamy odpakowane wszystkie nasze zapałki. Kumpy, pięknie, piękne pakunki, ale to są wszystkie nasze zapałki. Właśnie Szymon nam tu po prostu siatkę odgarnę do osobnego pudełka, żebyśmy mogli sobie ścianę po prostu z nich robić, bo wiadomo, nie chcemy mieć zasiarkowanej też ściany, więc robimy same te drewienka. Dobra, mamy wszystkie związane chyba. Tak mi się wydaje. Więc tak będzie można powiedzieć, że to wyglądało. Widzimy się za chwilę, po prostu... No, film wyszedł za długi, gdybyśmy to wszystko relacjonowali, więc jak już sobie zrobimy całą tą ścianę, to wtedy wam pokażemy. Come and go like a rah-rah-round. They don't want the to be going nah-nah-nah. I'm coming back with the money in the bag. The rule is in my lap, yeah, I'm running for the cash. I come and go like a rah-rah-round. Putting in the word like I'm way behind. Still trapping on the low-low. Lurking in the mold like I'm... Siemaneczko, witam w drugim dniu naszej budowy. Popatrzcie, na sam początek pokażę wam, ile sobie zapałek, wszystkie sobie zapałki można powiedzieć, że oskuwaliśmy już z tych główek. O, popatrzcie, mamy tu po prostu pełną michę. Troszkę jeszcze klej nam zostało, więc dzisiaj po prostu wszystkie wykorzystamy. Mamy w planach wybudować już wszystkie te cztery ściany. Popatrzcie, ja wam mówiłem o tym wczoraj, bo z tego po prostu... O, to nam się troszkę pokrzywiło, z zimna chyba. Ale dobra, wyprostujemy, będzie wszystko pięknie, ładnie. A z tego będzie właśnie ta boczna ściana, którą wczoraj wam opowiadaliśmy. No, a tu dokończyłem po prostu przednią stronę budynku, później będą te po prostu boczne ściany i wszystko już będzie bagdało. Dzisiaj zrobimy sobie całą tą właśnie, może ten kwadrat i mamy tą boczną ścianę. Mamy, że wszystko nam się dzisiaj uda, później będę już sobie sam kleił na przykład w kolejnych dniach. Bierzemy się za ten bok, który wczoraj sobie zrobiliśmy. Sami możecie zobaczyć, że karton nam się po prostu przykleił właśnie do naszych zapałek. Jak już będziemy, można powiedzieć, że mieli tak pięknie wyszlifowane jak na tej stronie, że tylko klej został, a bez papierków już takich, to będziemy mieli już tą boczną, można powiedzieć, że ściankę. No dobra, może skończymy, no można powiedzieć, że cały przód budynku ekipy. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, no się wiadomo, że teraz sobie to obrócimy, także szybki, magiczny trik montażu. I patrzcie, mordy, jak to pięknie wygląda, już sobie obróciliśmy, znowu będziemy musieli sobie to obrócić, bo będziemy to wszystko, można powiedzieć, że łączyli w całość. Tutaj mamy też na tym ostatnim zaznaczone, gdzie mamy trząść, bo będzie wiadomo, i tak jest, można powiedzieć, że taki układ, taki spodzisty. Będziemy sobie zaraz to wszystko kleić i podetniemy sobie to i wy będziecie już to wszystko widzieć. Powracam, okej, git. I widzimy się za chwilkę, także... Odrywamy sobie naszą tą warstwę. Patrzcie, wszystko się trzyma. Cała ściana jest zaklejona. Wow, nie jest tak źle. Dawid, popatrz sobie. Nie jest tak źle. Elegancko. Wiadomo, dlaczego tu nie ma do końca zapałek, no bo będziemy tu teraz ucinać, żeby było pod dach, więc to jest cała główna ściana. To i tak jest w powietrzu, można tak powiedzieć. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale sami wiecie, jak ten dom wygląda. Więc ja sobie tu teraz pięknie, tak można powiedzieć, zrobię ten ukos i będziemy mieli już tą jedną ścianę, a tu mamy drugą, czyli tak to będzie wyglądało. No mamy już prawie połowę domu ekipy. Nawet się trzyma, o. Jednak nie. Dobra, idę sobie uciąć, zrobię ten ukos, więc do zobaczenia. Mamy, można powiedzieć, że tył ekipy zrobiony, tył domu ekipy. Na jutrzejszym dniu będziemy robili przód i lewą ścianę po prostu. Dzięki wam za oglądanie tego drugiego dnia
robienia właśnie naszego domu ekipy, to będzie w tym stylu. Zobaczcie. Tu nam brakuje jeszcze tylko, można powiedzieć, trzech takich poziomów. No i jutro jeszcze musimy zrobić przód, że nam się przód uda zrobić. No i jeszcze bok będziemy musieli to nie sobie dokupić do tak, bo nam na przód pewnie starczy, ale na bok już może być troszkę ciężko. Myślę, że jeszcze trzy dni nam powinny wystarczyć, bo wtedy już te balkoniki to nawet coś w domu po prostu zrobię, żeby było ciepło. Elo, widzimy się jutro. Elo mordy, witam w trzecim dniu naszej budowy domu ekipy. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Przyniosłem sobie do domu nasze konstrukcje, żeby pod wpływem zimna w garażu się, można powiedzieć, że tak nie zawijały, bo by był wtedy przypał. Ale zajebiście pachną. Ale nie będziemy je tutaj kosztować, bo mamy inne sprawy do zrobienia. Musimy jeszcze dwie ściany wybudować w dzisiejszym odcinku, więc proszę Szymon, łap za kamerę, a my już idziemy do naszej pracowni. Chodźcie. Okej, mordy, wczoraj sobie dorobiliśmy jeszcze kilka takich, można powiedzieć, że warstw do naszych ścian, ponieważ to będzie, można powiedzieć, że do tej ściany, która jest jeszcze niedokończona, ta druga, to będzie już do następnych ścian, a dzisiaj mamy w planie zrobić takie masówki, znaczy, tak sobie to nazwałem po prostu, bo będziemy jak najwięcej zrobić takich warstw, po prostu, dopóki nam się te zapałki nie wyczerpią i wtedy po prostu zobaczymy, ile nam właśnie wyjdzie tych warstw i będziemy sobie później w następnym dniu, w czwartym, to wszystko kleić w całość i będziemy, można powiedzieć, już mieć całą konstrukcję. Padłem na pomysł, mordeczki, żeby nie robić dachu na sztorc, tak, w ten sposób, bo to by było normalnie przerąbane robić właśnie tak dach, tylko będziemy robić tak, można powiedzieć, że jak dachówki, w ten sposób, że po prostu będą sobie schodzić tutaj właśnie siarką i będziemy mogli sobie wtedy popalić, ale nie wiem, czy to będziemy robić, bo może wiecie, popalimy w innych okolicznościach, no to tyle. Robimy sobie te masóweczki, dam wam update'ik pod koniec tego dnia, żeby was tutaj nie przynudzać. Zrobimy sobie jak najwięcej właśnie takich warstw i my już lecimy. Do zobaczenia. Pa. Jakieś wyścigi, kto więcej tych warstw ułoży. Ja na razie pójdę, po 15 minutach mam jedną warstwę. Ty też po 15 minutach masz jedną warstwę. Więc co? A ile mamy dzisiaj ułożyć? No tak po 5, czyli razem żeby 10 było warstw, co nie? No to co, jaki wyścig? Nie no, nie wiem, wymyślimy coś w międzyczasie, ale dobra. Jaki wyścig szybki sobie zrobimy? To co? O co szybko? Powiem za nagą. To lizakę będziemy grali. Albo o listwę. Lizaka sobie zagramy, taki szybki lizak, wiadomo. Lizak zwycięstwa będzie. Okej. Więc ja sobie już tu daję na kamerę, wy będziecie mogli obserwować, kto wygra tą batalię. 3, 2, 1. One, two, three, three. What? One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. No man. I'm a sweet from the chandelier. Ej, dobra, bo już skleję wszystkie, wygrałem. No patrz, wygrałem. Mordy po wygranym wyścigu. Kupiłem sobie jeszcze 3 paczki zapałek. Będziemy sobie tutaj rozdrabniać, więc wiecie, taki można powiedzieć, że pracowity dzionek. Bo chcemy dzisiaj jak najwięcej tych warstw sobie dorobić. Tyle na razie mamy. Jest tu chyba 7. Dodatkowo jest tutaj 8. I tam jeszcze Szymon dorobił 2, więc jest gituła. Lecimy jak najszybciej. No? 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 No?
Dobra, nara! Spierdalaj. Okej, mordy. Tutaj się mam właśnie nam te główki tutaj skubię do naszego pudełeczka, żebyśmy mieli, można powiedzieć, czyste drewienka. Tutaj jeszcze tylko kilka zapałek zostało. Pięknie, pięknie. My sobie tą siarkę jeszcze posypiemy właśnie na nasz dach. Popatrzcie, dzisiaj zrobiliśmy 11 warstw. O, popatrzcie sobie, 11 warstw właśnie tych naszych drewienek, żebyśmy mogli sobie na ściany położyć. A tutaj nam 12 schnie pięknie. Wyschła już? Czekajcie, zobaczymy. No chyba tak, już troszkę przykleiła nawet do naszej klawiaturki piękne. Także my będziemy już na dzisiaj kończyć. Szymon tylko to dokończy, my będziemy już wszystko zwijać. Mamy 12 warstw dzisiaj zrobionych. Także trzeci dzień uznaję za zakończony. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już za 5 sekund w czwartym dniu. Siemaneczko! Okej, byki, kolejny dzień. Już nie liczę w sumie który, bo troszkę się pogubiłem. Bo nie nagrywam tego odcinka, można powiedzieć, że longiem, tylko przez sto kilka dni sobie nagrywam, a te dni są tylko dla was, żebyście mieli taką kolejność chronologiczną. A więc, dzisiaj i jutro planuję już to skończyć, bo wiecie, troszkę przedłużam sobie, a mam już cztery ściany, więc mamy całą tą podstawę, sami sobie tu widzicie, bo dziś zabieram się za właśnie cały dach. Dokupiłem sobie kolejne zapałeczki. 6 paczek, czyli razem będzie 10 tysięcy, bo na początku filmu powiedziałem 5 tysięcy, a wczoraj sobie dokupiłem 3 pudełka, no to 3 takie opakowania duże, a dzisiaj jeszcze 6, więc na cały dach nam wystarczy i później jeszcze te balkoniki jutro, ale dzisiaj planuję się skupić tylko na dach. No to wszystko, co chciałem wam teraz przekazać, bo dach ogólnie będę układał jak dachówki, że wiecie, jedno będzie się na drugie nakładało i myślę, że wszystko będzie nam ładnie bangało, nawet pięknie rymuje, więc ja już w tym momencie nie przedłużam, tylko lecę z budowaniem. Na tej przybicy widzieliście, że właśnie zrobiliśmy sobie takie masóweczki z siarką i bez siarki. Jednak dzisiaj planuję sobie dokończyć w końcu tą całą naszą fasadę naszego domu, żebyśmy mieli już na co kłaść nasz dach po prostu, bo tak już sobie w aktualnej chwili robię, tutaj już się nam klei, grzeje, więc byki, ja sobie całą tą naszą fasadę domu ekipy teraz skleję, żeby po prostu nam taki kwadrat stał i wtedy będę mógł sobie na spokojnie dokończyć właśnie nasz dach i można powiedzieć, że prawie całą fasadę, główny element domu będziemy mieli gotowy. Skleiliśmy całą fasadę budynku ekipy, popatrzcie jak to pięknie wygląda, mi się bardzo podoba. Pięknie to naprawdę wygląda, więc wczoraj nie dokończyłem tego, bo brak mi po prostu sztyftów do kleju do pistoletu, żebyśmy mogli sobie to ładnie skleić, więc już dzisiaj to pięknie dokończyłem i mogę wam powiedzieć, że no już głową jestem w domu ekipy. Ale to nie wszystko, co mam wam do powiedzenia, ponieważ sami możecie zauważyć, że właśnie dom ekipy ma tu taki czarny karton, na którym sobie stoi i to będzie główny fundament naszego budynku, czyli można powiedzieć, że garaż i tym podobne. A tutaj zaś będzie właśnie dobudowana część tego budynku. Tutaj będzie po prostu balkonik od strony Krzycha, a tym się nie będę za bardzo zajmował, bo po prostu by mi nie starczyło czasu, ale jakby już ten film prawie miesiąc. Musicie zostawić za to lajka i ogólnie mam już skończony również dach. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj mamy te wszystkie warstwy z siarką, zaraz sobie ją ułożymy. Także w dzisiejszym dniu jeszcze zobaczycie, jak wygląda cały dom z dachem. Ja idę ten dach sobie po prostu tam skleić i zaraz się widzimy, gdy to zrobię. A więc mordy, już skończyłem. Zobaczcie sobie sami, jak ten dach pięknie wygląda. Wiadomo, on będzie tak troszkę bardziej podniesiony, bo teraz jest taki troszkę spadzisty i ja sobie go jutro podniosę, wiadomo, żeby było tak, jak w normalnych domach są. Bo muszę sobie tu, wiadomo, skleić wszystko ładnie, żeby nam tutaj banglało, a to już sobie jutro dokończę, ponieważ jutro również będę cały tu pudełeczko oblepiał właśnie
tymi siarkami, tak jak wcześniej wspomniałem, więc jutro się tym zajmiemy, plus dokończymy sobie dach i zaczniemy jeszcze budować kolejny balkonik, także ja już nie mogę przedłużać. Widzimy się w jutrzejszym dniu, kolejnym, nie wiem którym, bo już nie liczę, bo by mi się montaż pomylił po prostu, więc widzimy się jutro, gdy już będę miał po prostu balkonik, będziesz powiedzieć, że garaż i prawie cały dom skończony. Jeszcze tylko balkonik od strony Krzycha i już będziemy w domu. Stwierdziłem, że dzisiejszy dzień to będą tak zwane szybkie szczały, ponieważ jest to jeden z ostatnich dni, gdy robimy sobie dom ekipy i będę wam bardzo szybko pokazywał, co sobie właśnie dzisiaj nabroiłem. Zajmę do końca cały nasz dach, także już bardzo dobrze, stabilnie się trzyma. Również zbudowałem tutaj sobie nasze fundamenty, tam gdzie jest garaż, to wszystko jest przymierzone, a więc przykleję sobie do końca nasz dach, więc już się nam tutaj nie odarwia, trzyma się bardzo stabilnie. Również doklejam sobie nasze fundamenty, więc teraz na pewno nasz domek nigdzie nie odjedzie, a nasz garaż będzie po prostu pięknie stał. Zaraz również idę do Szymona, ponieważ miał mi wydrukować właśnie kilka takich części do mojej ekipy, na przykład okna do pokoju trąby, bo tego już bym zapewne nie zrobił, a tego właśnie też potrzebujemy. Biorę nasze małe części, żeby w tej chwili zrobić nasz tarz numer 1. A więc co to dostałem od Szymona, to 8 drzwi balkonowych, bramy garażową, drzwi główne od naszego domu ekipy, okno ze strony pokoju trąby, 2 okna z 3 szybami w kuchni domu ekipy i 12 paneli fotowoltaicznych. A więc teraz przykleję sobie okrągłe okno w pokoju trąby i bramę garażową, ponieważ ja zawsze zabieram się za pierdółki, aby zrobić główne tarasy na naszego domu. Gotowe! A teraz zabiorę się za okrojenie naszych fundamentów siarką, która nam tutaj została. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś niesamowity efekt. Domek na bok i cyk. Domek już na boku, więc możemy sobie na spokojnie kleić. No już przednią część naszego domku mamy zasiarkowaną. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Teraz sobie szybko polecę z niektórymi oknami tutaj na tył naszego domu. A więc stan naszego domu od strony ten nie mogę określić jako gotowy, ponieważ nie będę tutaj tego wszystkiego budował, no bo wiadomo, do samego tyłu aż tak nie będę się przykładał, bo naprawdę by mi to zajęło 2 miesiące. Jednak wiadomo, wszystkie boczne ściany i przód będzie tak zrobione. Witam wszystkich serdecznie, wchodzi na co robi się niebezpiecznie, wiadomo. Wczoraj był no naprawdę pracowity dzień, czekajcie, tylko muszę sobie to oderwać. Już wam pokazuję, co sobie narobiłem, bo to jest naprawdę ważne. Mianowicie wczoraj zrobiłem sobie cały ten parter domu ekipy, sami no. Możecie zobaczyć teraz. To będzie ściana ta od strony zewnętrznej, gdy idziemy właśnie do domu ekipy i ją widzimy, więc tu też będzie wejście, o tutaj. To będzie tylnia część domu ekipy, bo wiadomo, troszkę niżej mają tu taki spad, nie wiem czy wy pamiętacie, ale na pewno jak sobie to już skonstruuję, będziecie wiedzieć. Tutaj jest taki też również ukos do góry, ponieważ oni tutaj mają wejście na dach, na przykład jak wrzucali właśnie rzeczy z dachu. Stąd na przykład trąba też skakuje. Panie, czekacie na mój skok, więc muszę go wykonać. Nie ma innej. Nie no, nie rób możliwości! Wow! Ja sobie teraz to wszystko skleję w całość i wy będziecie już widzieć tą wersję, gdzie mamy to przyklejone do domku naszego, bo on naprawdę... Oj, spadł mi teraz wszystko. Ale nasz domek wygląda naprawdę przekozacko. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Mam nadzieję, że troszkę to widać. I zmieniłem sobie również okno u trąby, ponieważ było za małe i sobie je szybko wymieniłem. Chciałbym jeszcze dodać, że podłoże będzie po prostu z kartonu, ponieważ już by mi zapałek nie wystarczył, a muszę jeszcze ten taras Krzycha zbudować. Więc po prostu podłoże właśnie w tym pierwszym tarasie zrobimy sobie z kartonu i posypiemy go siarką, tak ścianę przy garażu. Konstrukcja już przyklejona, popatrzcie jak to pięknie wygląda. Teraz zabieram się za tworzenie właśnie naszego podłoża z tego kartonu. No, czyli tutaj mamy mniej więcej 12-13, tutaj mamy 10, bo sobie już od boku zmierzyłem, a w tą stronę mamy około 25, bo cała linijka ma 23 cm. No i dobra, bo udało nam się wyciąć już nasze kartoniki i mamy już piękne podłoże, sami możecie zobaczyć, że pasuje jak ulał. Ja wiadomo sobie jeszcze wezmę szybciutko naszą taśmę i pozaklejam tę kółeczkę, żeby nam tutaj wiadomo zapałeczki nie powpadały. Więc jak sobie już to zakleimy, to bierzemy naszą siarkę i to wszystko wysypujemy, a potem będziemy sobie jeszcze dekorować. Czekajcie, bo tutaj sobie przyklejam, ale tutaj mamy piękne właśnie nasze okna, nasze drzwi, nasze panele fotowoltaiczne, więc wszystko będzie również zrobione. A jutro tylko taras ukrzykaj, no i tyle, będzie koniec domku, B! Wy tego pewnie nie widzicie, bo ja tu siedzę kilka godzin i
i czas. Już jestem naprawdę zmęczony, ale naprawdę... się tym jarom, mega się tym jarom. Pierwszy będziemy tutaj sypać siarką, więc do roboty, Naxon, do roboty. Czuję się, jakbym jakiś tort dekorował. No dobra, tutaj jedną warstwę już mamy gotową, więcej nam nie potrzeba. I teraz lecimy z tym dolnym. Chłopie, jakie to jest duże. Panele fotowoltaiczne na tą część tarasu. Lubina, panele już założone, teraz trzeba sobie założyć właśnie te okna oraz drzwi. A i przy okazji właśnie do balkonu u trąby założę sobie właśnie te drzwi balkonowe oraz tu taki daszek malutki zbuduję. Takie techniczne elementy domu powstawiane. Mamy tutaj okno balkonowe u trąby, nasze drzwi balkonowe u trąby. Tutaj właśnie mamy od kuchni. Tutaj mamy również montażownię, panele fotowoltaiczne. Tutaj mamy okno u trąby, okna u krzycha, gdzie garażek. A ja w tym momencie sobie buduję no troszkę krzywy filarek, no ale dobra. Nie, bo już się wyprostało, no bo wiadomo takich prostych aż nie zbuduję, bo wiadomo to są nadal zapałki, a nie wiadomo jaki budulec. Jednak drzwi tam też mamy wstawione sobie piękne. I postawię sobie tu jeszcze 3 właśnie, albo 4 filary. Okej, moi kochani, filarki już są porobione. Sami możecie zobaczyć w tej chwili, że są już 3 filarki tutaj. Pięknie, pięknie. A ja sobie właśnie w tym momencie będę tworzył tą taką konstrukcję, która jest między garażem, a właśnie wejściem do domu. I super, udało nam się już postawić tą konstrukcję, która właśnie stoi tutaj między właśnie naszym wejściem do domu, a garażem. Dobra, ziomeczki, to już by było na dzisiaj tyle, ponieważ widzimy się za 5 sekund, gdy cały dom ekipy będzie gotowy, gdy już zrobiłem sobie właśnie balkon u krzycha. No i nie chcę wam teraz pokazywać tego domku jak wygląda, bo chcę iść tak za około minutkę w tym filmie wam pokazać na takim filmowym przejściu, jak to pięknie wyszło. Znaczy, pięknie jak pięknie, bo wiadomo, robiłem taki domek pierwszy raz. No i moim zdaniem nowy szybko zacko. Jeszcze poświęciłem na niego tyle czasu, więc zostawcie oczko w grę i udostępnić to frizowi, jakbyście mogli. Ale nie o tym teraz, bo... widzimy się w kolejnym dniu, jak już będzie balkonik zrobiony i będzie koniec filmu. Nadszedł dzień ostateczny. W końcu udało nam się skonstruować dom ekipy. Zajęło nam to dobry miesiąc, jednak wy widzieliście to w 8 pięknych, zmontowanych dniach. Dzisiaj zrobiłem sobie również balkon u krzycha, bo nie chciałem was już tym zanudzać, bo tak samo odbywało się to jak poprzednie tarasy u innych domowników. Dodałem sobie również małe dodatki, żeby był smaczek właśnie taki, że to jest dom ekipy. Chciałbym również podziękować wszystkim ludziom, którzy mnie wspierali w robieniu tego projektu. W Dawidowi, który teraz stoi za kamerą. I pomagali mi kleić ogólnie cały ten domek. Pozdrawiam też Nizaka, czyli mojego top donatora, który chciał być pozdrowiony. Voxa. A spośród tych wszystkich wymienionych osób chciałbym również pogratulować Karolowi, czyli Fryzowi, że robił te daily vlogi przez cały rok, minął nam po prostu popołudnie, więc dziękuję ci jeszcze raz Fryz za to, że jesteś tak wytrwałą osobą i że naprawdę ci się to należy, ten sukces, który osiągnąłeś. Gratuluję też całej ekipie, że naprawdę rośniecie w coraz większą siłę, mamy, że będziecie nadal działali, a nie, że poprzestaniecie na ten dom ekipy, który za niedługo się będzie prawdopodobnie kończył, nikt nie wie, co będzie dalej, jednak liczę, że będzie jeszcze coś grubszego. Więc gratuluję całej ekipie, gratuluję wszystkim osobom i dziękuję, którzy mnie wspierali. Włożyłem w niego mega dużo pracy. Prosiłbym was, żebyście docenili. Więc mogę określić, że to już jest koniec tego filmu. Jednak dla niektórych to jest dopiero początek, bo wszyscy czekali na ten efekt końcowy, jak ten cały domek wygląda. I udostępnienie na przykład ten film Fryzowi albo całej ekipie. A już w tym momencie nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. A oto dom ekipy z 20 tysięcy zapałek! Zobaczcie sami! Ej, przejmujemy YouTube'y, robimy co chcemy, a wy macie ból dupy. Żyjemy dla jajec i ciągłej Boruty. Vibro z ekipa, bujasz się do tej nuty. Ej, przejmujemy YouTube'y, robimy co chcemy, a wy macie ból dupy. Żyjemy dla jajec i ciągłej Boruty. Vibro z ekipa, bujasz się do tej nuty.